Synu mój, słuchaj pouczenia swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one będą wdzięczną ozdobą na twojej głowie i kosztownym łańcuchem na szyi. Przypowieści Salomona, 1 rozdział, 8 do 9 wersetu. Nie zaniedbuj instrukcji zawartych w przypowieściach. W tych słowach zawarty jest Boży powód powstania Księgi Przypowieści. Bóg chce uchronić wszystkich, którzy słuchają tego, co jest tam napisane, od rozdzierających serce doświadczeń i bezcelowych wędrówek człowieka, jakie wcześniej były udziałem autora, który został wybrany do ich spisania. Są dwa sposoby zrozumienia, że świat jest ulotną pustką, która charakteryzuje się nią w wyniku grzechu. Jednym z nich i zdecydowanie najczęściej wybieranym jest samodzielne przejście cienistej ścieżki. Działanie w ten sposób jest związane ze smakowaniem goryczy błąkania się z dala od Boga. Jedynym właściwym sposobem jest uczenie się tego wszystkiego w Jego obecności, przyjmując Jego słowo w tej sprawie. Zmęczone serce Salomona nigdy nie musi być udziałem dziecka Bożego, które porządkuje swoje kroki w prawdzie. Ludzkie zbiory mądrości są tylko myślami ludzi takich jak my. W biblijnej literaturze mądrościowej mamy, jak wszędzie w Piśmie Świętym, wynik natchnienia przez Świętego Ducha Bożego. Jest to zdumiewająca łaska pomyśleć, że ten, który powołał do życia światy, ten, który dokonał odkupienia, ten, który po zabraniu Kościoła z ziemi wróci z Kościołem na ziemię, aby rozpocząć nowe przymierze, którego czasie na ziemi zapanuje sprawiedliwość, ten, który ostatecznie wprowadzi nowe niebo i nową ziemię, której zamieszka sprawiedliwość, że On, wysoki i wyniosły, który zamieszkuje wieczność, zniżył się w łasce, aby udzielić instrukcji dotyczących szczegółów życia Jego stworzeń tutaj. Jest to powód do uwielbienia i podziwu na zawsze. Jakie znaczenie ma wszystko, co robię, jeżeli Bóg, który mnie stworzył i odkupił, nie uważa za nieistotne, aby pouczać mnie o moim zachowaniu w rodzinie, o moim miejscu w społeczeństwie i o moich metodach w biznesie. Jeśli będę postępował zgodnie z Księgą Przysłów, kroczyć będę mądrze drogą prawa. Będę postępował w swoim domu w prawości serca, jak poucza mnie Psalm 101, werset 2, w każdym okręgu odpowiedzialności mojego codziennego życia. Synu mój, słuchaj pouczenia swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one będą wdzięczną ozdobą na twojej głowie i kosztownym łańcuchem na szyi. Przypowieści Salomona, 1 rozdział, 8 werset.